Prawdopodobieństwo wygrania szóstki w lotku jest prawie jak 1 do 14 milionów. A prawdopodobieństwo, że trafi ciebie piorun, jest około jak 1 do 750 tysięcy. Jak myślisz, co się prędzej stanie? Mamy tutaj tarczę z czterema polami. Kręcimy tą strzałką. Jaki kolor może nam wskazać? Zielony, niebieski lub żółty. Ale mamy większą szansę na to, że wskazówka pokaże zielone pole, czy żółte pole? Oczywiście, że żółte. Mamy dwa żółte pola i tylko jedno zielone. A mamy większą szansę na to, że wskazówka pokaże niebieskie pole? Czy żółte? Częściej wypadnie żółte pole. Dwa z czterech pól są żółte, a tylko jedno pole to pole niebieskie. To teraz pytanie dla Ciebie. Mamy większą szansę na to, że wskazówka pokaże zielone pole, czy niebieskie? Szanse są dokładnie takie same. Jedno z czterech pól jest zielone i jedno z czterech pól jest niebieskie. Mamy tutaj torebkę z sześcioma cukierkami. Będziemy losować dokładnie jeden cukierek. Zastanówmy się, jaką mamy szansę, że wylosujemy cukierek w kolorze czerwonym. Zobacz, wśród wszystkich cukierków tylko jeden jest czerwony. Jeden cukierek wśród sześciu. Szansa, że wylosujemy czerwony cukierek jest właśnie jak jeden do sześciu. Możemy to zapisać jako ułamek i będzie to 1 szósta. Szansa, że wylosujesz czerwony cukierek, jest równa 1 szóstej. Aby łatwiej było obliczać, jaką mamy szansę, że coś się wydarzy, matematycy wprowadzili pojęcie prawdopodobieństwa. Gdy obliczymy prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia, dowiesz się, jak duże albo jak małe masz szanse. Prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia to ułamek. Bierzemy liczbę interesujących nas wyników tego losowania i dzielimy to przez liczbę wszystkich możliwych wyników tego losowania. Zobacz, to co obliczyliśmy tutaj, to jest prawdopodobieństwo wylosowania czerwonego cukierka. Interesujący nas cukierek był tylko jeden. A wszystkich możliwych wyników tego losowania było sześć. Mieliśmy sześć cukierków do wyboru. To teraz pytanie dla Ciebie. Nie chcę losować czerwonego cukierka, tylko żółty. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy cukierek w kolorze żółtym? Zatrzymaj teraz film i spróbuj policzyć prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Prawdopodobieństwo, że wylosuje cukierek w kolorze żółtym, to ułamek. W liczniku mamy liczbę interesujących nas wyników. Tutaj to cukierki w kolorze żółtym. Mamy tylko jeden taki cukierek. A wszystkich możliwych wyników naszego losowania jest sześć. Mamy sześć wszystkich cukierków. Prawdopodobieństwo wylosowania żółtego cukierka jest równe jednej szóstej. Zobacz, szansa na wybór cukierka w dowolnym kolorze z tych sześciu jest taka sama i równa jednej szóstej. Już wiesz, ile wynosi prawdopodobieństwo wylosowania czerwonego cukierka i prawdopodobieństwo wylosowania żółtego cukierka. Są one równe i wynoszą 1 szósta. A jakie jest prawdopodobieństwo, że z tej torebki wylosujemy cukierek w kolorze czarnym? Czy widzisz jakiś czarny cukierek? Ja nie. To zdarzenie jest zdarzeniem niemożliwym. Na pewno się nie zdarzy. To jakie jest prawdopodobieństwo? Obliczmy. Prawdopodobieństwo wylosowania czarnego cukierka to ułamek. Liczba interesujących nas cukierków chcemy czarne, ale w tej torebce nie ma ani jednego czarnego cukierka jest ich zero. A wszystkich możliwych wyników tego losowania jest sześć. Zero podzielone przez sześć to 0. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy czarny cukierek, to 0. I to jest zdarzenie niemożliwe. A jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy kolorowy cukierek? Ile mamy kolorowych cukierków w tej torebce? Wszystkie cukierki są kolorowe i jest ich 6. A wszystkich możliwych wyników tego losowania jest także 6. 6 szóstych to 1. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy kolorowy cukierek, jest równe 1. Co to oznacza? Możemy być całkowicie pewni, że gdy losujemy cukierek z tej torebki, na pewno będzie kolorowy. Takie zdarzenie nazywamy zdarzeniem pewnym. Popatrz, zaznaczyłem tutaj fragment osi liczbowej. Tu mamy 0, a tu mamy 1. Gdy prawdopodobieństwo jest równe 0, Zdarzenie jest niemożliwe. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Gdy prawdopodobieństwo wynosi 1, mamy zdarzenie pewne. Na pewno się wydarzy. Tutaj na osi zaznaczyłem jedną szóstą. Tyle wynosiło prawdopodobieństwo wylosowania żółtego cukierka. Im większe jest twoje prawdopodobieństwo, tym masz większą szansę, że coś się wydarzy. Ale pamiętaj. Prawdopodobieństwo będzie liczbą z przedziału od 0 do 1. Jestem pewien, że często spotkaliście się z taką sytuacją, że nauczyciel chce wybrać do odpowiedzi jedną z osób z klasy. W tej klasie mamy 12 chłopców i 18 dziewcząt. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nauczyciel wybierze do odpowiedzi dziewczynę? Jak liczymy prawdopodobieństwo? Prawdopodobieństwo wylosowania dziewczynki to będzie ułamek. Tutaj wpisujemy liczbę interesujących nas wyników tego losowania. Chcemy się dowiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania dziewczynki. A dziewczyn w tej klasie jest 18. To teraz pytanie do Ciebie: ile jest wszystkich możliwych wyników tego losowania? Jednej osoby z tej klasy. Zauważ, w tej klasie mamy razem 30 osób, 12 chłopców i 18 dziewcząt. Więc wszystkich możliwych osób, które nauczyciel może wziąć do odpowiedzi, jest 30. To ile wynosi to prawdopodobieństwo? Obliczmy. 18 podzielone przez 30, a ten ułamek możemy jeszcze skrócić przez 6, 3 i 5, 3 piąte. Prawdopodobieństwo, że nauczyciel do odpowiedzi wybierze dziewczynkę, jest równe 3 piątym. Prawdopodobieństwo zapisujemy jako ułamek. W liczniku umieszczamy liczbę interesujących nas zdarzeń, które pasują do treści zadania, a w mianowniku liczbę wszystkich możliwości w danym doświadczeniu. Jesteś na początku playlisty o prawdopodobieństwie. Obejrzyj pozostałe filmy i zasubskrybuj nasz kanał.